Sportowy Kwadran Zbigniew Zając. Jesteśmy w Szczecinie przed SB5. Battle z piątka, ze mną Radek Kramarz. Witam Cię. Cześć, witam. Matchmaker organizacji. Porozmawiamy w takim czasie o karcie walk. Przed walki Nikodem Król, Łukasz Kijek. Troszkę więcej o obydwu zawodnikach. To zaczniemy tę galę od pojedynku K1 Semi Pro. Mamy Nikodema Króla. To nazwisko w Szczecinie, chyba każdy zna, bokserska rodzina. Nikodem też utrzymuje tradycję, ale trochę przeciera nowe szlaki, nie wystąpił w boksie tylko w K1, a jego przeciwnikiem jest Łukasz Kijek, Hajik Jim Szczecin, debiutant. No tak naprawdę jeden i drugi chłopak jeszcze nie walczył na takiej gali, no także zobaczymy kto będzie miał mniejszą presję i lepiej pokaże swoje umiejętności. Kolejna walka Paweł Borysewicz, Marek Szyrmo. Z Pawłem Borysewiczem miałem przyjemność wczoraj rozmawiać. Chłopak z wielkimi marzeniami, chłopak, który niedawno rozpoczął treningi, ale też chłopak, który wiem, że jest również twoim podopiecznym. No tak, Paweł Borysowicz. Poznaliśmy się na gali SBS3, gdzie przegrał z Kinem. Wiem, że po tej gali podjął takie decyzje, że zmieni swoje przygotowania. Zmienił klub, przeszedł do BKS Olimp Szczecin, gdzie trenujemy razem i do Berserkerów, trenujemy między innymi u Piotra Bagińskiego. I jestem pewny, że teraz będzie lepiej przygotowany, a jego przeciwnikiem jest Marek Szyrmo ze Świnouścia, rekord jeden, młody chłopak, bardzo dobry parter. Dla, dla mnie walka 50 na 50. Młodzi chłopcy ale rozumiem, że patrzycie na nich w kwestii perspektywy i tego, żeby oni weszli do teamu SBS-u i z czasem dawali świetne walki. Dokładnie myślę, że jeden i drugi ma tutaj duży potencjał, żeby zadomowić się na dłużej. Super, no to przechodzimy w takim razie do karty głównej. Erwin Szczuczyński, którego miałem przyjemność i poznać i komentować przy okazji poprzednich y, gal SBS-u. Czyli bardzo mocny zawodnik, też zawodnik, który szuka swojej drogi w tym całym MMA. Natomiast Kacper Wydrowski, jego przeciwnik, MMA-Semi Pro, tak tą walkę zestawiliście. No. Pierwotnie rywal Erwina miał być inny, miał się mierzyć z Wiktorem Janikiem, też już znanym z SBS-u, ale niestety kontuzja go wykluczyła i przeciwnikiem Erwina jest Kasper Wydrowski. Chłopak już doświadczony na zawodowstwie, rekord 1-1, teraz powraca na tę amatorską ścieżkę i będzie chciał się zapisać w rankingach SBS-u. Mhm. Kategoria do 75 kg, Alan Kin i Kacper Kalita, też MMA semi Pro. Natomiast obydwaj zawodnicy, oni już się pokazywali na SB ie to są zawodnicy, którzy praktycznie nie kalkulują, to będzie na pewno ostra wymiana, nie tylko zdań, ale na pewno tam będzie gromada ciosów, że tak to no, nazywa. Tak jak powiedziałeś, obaj zawodnicy już walczyli na SBS-ie, Alan wygrał swój pojedynek, Kasper przegrał, ale zostawił po sobie dobre wrażenie, jest też lokalnym zawodnikiem, ma tutaj masę kibiców, też limit umowny 75 kg. A wygrany może gdzieś tam stwierdzić, że będzie walczył w 77 i pomyślimy o jakimś turnieju, bo nie brakuje nam tutaj zawodników. No właśnie tak, te turniejowe zestawienia na pewno są bardzo ciekawe. Dość, y, coraz częściej one się pojawiają w różnych organizacjach. Że Paulina Wiśniewska z Ostródy bierze w tfl tak w tej jest. chwili y, w takim, y, w takim y, eliminatorze. Udział, więc to jest chyba dobry pomysł, bo to buduje i pokazuje, jak ma jaka jest ścieżka tych zawodów. Mam wrażenie, że u nas na SBS-ie turniej w kategorii koguciej pokazał, że jest to dobry pomysł. Mamy pierwszego mistrza, Kamila Kaczmarka, który też będzie walczył na tej gali. Miało to świetny odzew, no i na pewno będziemy chcieli to kontynuować. Rozpoczęliście na trójce, czwórka, no i. Tak? tak? Dobrze tak, pamiętam? Tak. tak było. Półfinały na trójce, finał na czwórce. No właśnie. Eee, walka kobiet. Laura Mikołajczyk i Julia Będziewska. To będzie w Muay Thal i do 57 kg, więc lekkie zawodniczki. No i y, formuła łokcie-kolana? Czy bez łokci, bez kolan? Są, łok, są łokcie, są kolana, ale kolana nie są na głowę. Okej. Okay. No to więcej o tych zawodniczkach. Cieszę się, że jest zestawienie kobiet. Tak, Bo tego jest mało na gali SBS-4. Pierwszy raz postawiliśmy na kobiety. Też właśnie walczyła Laura, wygrała swój pojedynek po mocnym, równym pojedynku. Teraz jest poprzeczka postawiona wyżej, zmierzy się z Julią Będziewską, uczestniczką Mistrzostw Polski, medalistka. No także zobaczymy, w jakim miejscu jest nasza lokalna bohaterka. Mhm. Czy to jest też pomysł na takie budowanie właśnie takiej zawodniczki? No tak, na pewno chcemy właśnie dać szansę tutaj Laurze. Wiem też, że ma masę kibiców. Te umiejętności też się rozwijają u niej naprawdę szybko. Jest też sędziną, pojawia się cały czas w tym środowisku. No i myślę, że też może się tutaj zadomowić na dłużej i toczyć walki, może nawet i na każdy gali. No i to nas bardzo cieszy. Po ceremonii otwarcia przychodzimy do 93 kg. Michał Gutowski to jest zawodnik bardzo znany w MMA, 41-latek e, i będzie się mierzył z Łukaszem Kulpą MMA Pro będzie w tej formule będzie ta walka jest zakontraktowana. Natomiast no, dlaczego zostawiacie takiego 41 latka. No, przede wszystkim Michał Gutowski to jest ikona sportu walki w Szczecinie no i myślę że na takiej gali na takim obiekcie nie może go zabraknąć. Kibice chcieli go więc daliśmy mu teraz Łukasza kulpę rekord 5 5. Ostatnio walczył w Holandii bardzo mocne pojedynki pokazał się z dobrej strony też walczył już u nas na gali SBS1 wszedł na zastępstwo. Więc daliśmy im po prostu kolejną szansę w naszej organizacji, a wygrany pewnie zostanie na dłużej. Ale to też ważne i warte podkreślenia jest, że no, i to jest pozdrawiamy Michała Głutowskiego. Dziś będzie na ważeniu. Zapraszamy do amfiteatru Szczecińskiego na godzinę 18. Jest możliwość oglądania ważenia. Przez kibiców. Tak, jest możliwość oglądania. to ja Zapraszamy wszystkich kibiców na amfiteatr, będzie można sobie zrobić zdjęcia z zawodnikami, porozmawiać. No także, też taka ostatnia szansa, żeby spotkać swoich ulubionych zawodników przed galą. Kolejna walka Sebastian Napierajczyk i Maksymilian Bartoszewicki. No to tutaj też powiem, że duży pech naszej organizacji Sebastianowi zmieniał się rywal chyba 8 razy. Ostatecznie wszedł Max Bartoszewicki, zawodnik Krug Gym. Bardzo Ci dziękuję, Max, że wziąłeś tą walkę. I panowie już walczyli ze sobą na armię. Lepszy był Sebastian, no teraz Max na pewno będzie głodny rewanżu. Takie zestawienia są bardzo ciekawe, bo zawodnicy, kiedy biją się w amatorskim MMA, oni jeszcze nie do końca znają swoje możliwości, nie do końca znają możliwości przeciwnika. Natomiast jedno jest pewne, że później kolejna taka walka to już jest trochę i szachy trochę lepiej znają swojego no przeciwnika. Tak, to podejście już na pewno się zmienia. Wiedzą, na co mogą sobie pozwolić, na co muszą uważać. Także no na pewno będzie to też bardziej taki wyrafinowany pojedynek. Mm -hmm. Przechodzimy y, kategorię niżej 66 kg, 65,8. Artur Gierczak i Dawid Piłat, MMA ma... Pro. Dawid Piłat tutaj też wszedł na ostatnią chwilę. Tak naprawdę dwa dni temu zmienił się przeciwnik Arturowi. Dawid Piłat, rekord 5-5 amatorski, nie kalkuluje, bardzo mocny stójkowicz. No i zmierzy się z zawodowym bokserem, który próbuje czegoś nowego. Czyli kolejne mocne zestawienie, mocny pomysł na to, żeby rozbujać tą publiczność no, szczecińską. w powietrzu. <laughs> Okej, okay. nie mrugamy. Jednym słowem, nie mrugamy. Sebastian Wiktorzak i Hubert Kaczmarek. To tym razem boks. Tak, pojedynek bokserski, także otwieramy się na tej gali na kolejną formułę. I Sebastian Wiktorzek, BKS Skorpion Szczecin, rekord zawodowy 3-0, 10-krotny mistrz Polski, także chyba najlepsza rekomendacja. I zmierzy się też z bardzo doświadczonym amatorskim Hubertem Kaczmarkiem, zawodnik ze Śląska. Mamy tutaj też rekomendacje od naszego zawodnika Kamila Wojciechowskiego, także no, myślę, że będzie ciekawie. Kamil Wojciechowski, który hmm. będzie na gali. Tak, będzie na gali, nie będzie walczył, ale będzie w innej, ciekawej roli. Yy, zdradzamy już, czy czekamy? To bo chyba nie ma na co czekać. To Właściwie... Mogę uchylić rąbkę tajemnicy, Kamil będzie komentatorem tej gali. I to nas bardzo cieszy, że zawodnik, który ma takie sukcesy, zabiera się również za mikrofon. Trochę nas wygryza z tego wszystkiego, ale spoko, luz, nie ma problemu. Kamil to nie jest ale łatwy kawałek chleba, ale ma już trochę doświadczenia, bo przecież komentował nie tylko Panie. dla was. E, Marcin Kujawa i Dominik Kaciupa. Tym razem K1, czyli kolejna formuła. Tak, K1, dwóch lokalnych zawodników. Marcin Kujawa, High Kick Gym Szczecin. Mistrz Polski i Dominik Kaciupa. Fight Academy Stargard walczył już na galach podobnych do SBS-u, trzykrotnie, trzy razy wygrywał w dominującym stylu. No także Marcin Kujawa ma myślę, poprzeczkę zawieszoną najwyżej w karierze. I szybciutko przechodzimy do kolejnej walki, na którą ja czekam. Znowuż Dominik Mazur, Radosław Czajka. To... Bardzo lubię Dominika Mazura, on zawsze ma te pojedynki bardzo ciekawe. Nie wszystkie są długie. Wprawdzie. Zobaczymy jak będzie tym razem. Natomiast to jest kolejny raz kiedy Mazur się pojawia w Szczecinie. No, Dominik Mazur, dziecko SBS-u. Dwie walki na SBS-ie, dwie wygrane. Teraz przechodzi na zawodostwo. Zmierzy się też z doświadczonym amatorsko Radkiem Czajką, który walczył na Fenie, na Babilonie, na Anakondzie. Także mamy dwóch mocnych chłopaków, którzy są doświadczeni, potrafią się bić i w stójce i w parterze. Myślę najciekawszy pojedynek na tej gali. Łukasz Stanioch i Damian Stanisławski tym razem wracamy do boksu. Tak, drugi pojedynek bokserski na naszej gali. Łukasz Stanioch także Skorpion Szczecin, rekord 9-2, zdobywał już pasy mistrzowskie, a Damian Stanisławski to taki zawodnik, który weryfikuje po prostu tą polską czołówkę. O, i to nam bardzo się podoba, bo zawsze taki papierek lakmusowy tego wszystkiego jest nam potrzebny. E, Wojtek Kawa i Sietlasa e, no Rozmawialiśmy w kuluarach trochę o tej walce, że trochę też nie tak łatwo dla Wojtka kawy znaje zawodnika. Ja troszeczkę mówiłem, że Zimanow to taki akceptor pieniędzy, ale donor słabych pojedynków, on nie ma tego, tego rezultatu na plusie, on raczej na minusie. Ale on znowuż bierze każdą walkę. To jest na pewno odważne decyzje są, bo to nie jest łatwo wejść do no, aktorstwa. Nas... A szczególnie z Wojtkiem Kawą. Sviato na pewno się nie boi wyzwań, też już walczył z Wojtkiem Kawą na naszej pierwszej edycji. I był to moim zdaniem najlepszy pojedynek tej gali. Wprawdzie no, ostatnio Zimanów nie radzi sobie najlepiej, ale Wojtek też wraca po porażce. Może... Czyli trochę taka walka na odbudowanie no, jednego albo drugiego. Dokładnie, walka trochę na odbudowanie, ale no, też nie powiedziałbym, że to jest taka walka 90 do 10 dla Kawy, bo z Fiatow w tym pierwszym ich pojedynku poradził sobie bardzo dobrze. Mm -hmm. Wojtek Kawa z Kaflu lubi najbardziej amerykanę. Oczywiście, ale niekiedy również Kimurę lubi zarzucić. <laughs> Więc e, na pewno ciekawa. No i przechodzimy do kolejnego eventu: Kamil Kaczmarek i Nazari. Juri e, wziął tą walkę w zastępstwo. Tak, Nazari wszedł na zastępstwo za Sebastiana Orackiego. Jest to właśnie walka o pas, mistrzowski naszej organizacji. No i Kamil Kaczmarek, lokalny wojownik, przemoc Boxing Team. A na zawodnik Crossfit radą w narożniku będzie Daniel Rudkowski, będzie Piotr Kacprzak. Także no jest naprawdę mocna ekipa do trenowania i wiem, że tutaj są ambitne plany. Widziałem ich zapowiedź. Radą stoi za Jurijem, Juriwem. E, natomiast e, Kamil Kaczmarek będzie bronił pasa. No i, że tak powiem, na pewno łatwo skóry nie sprzeda. No, na pewno wiem, że chce, żeby ten pas został w Gryficach. Całe Gryfice na to liczą, będzie masa kibiców tutaj ze wsparciem dla Kamila. No i zobaczymy, jak Nazari Juri w sobie poradzi na tym niewygodnym terenie. No i walka ostatnia, ta krem de la creme gali, czyli wracający Tomek Narkun. Tomek Narkun, który odbudowuje się w organizacji SBS. Te walki są nie za długie, nie możemy się za bardzo nacieszyć tym, no, ale tym razem stawiacie przed nim wcale nie łatwego przeciwnika Arkadiusz i Jędraczka. Także ogłaszamy, że to właśnie Arek będzie przeciwnikiem Tomka Narkuna. Tak, pierwotnie Tomek miał się zmierzyć z bardzo mocnym tutaj półciężkim, który jest obecnie na kontrakcie w KSW. Mieliśmy zgodę KSW na ten pojedynek. Ostatecznie kontuzja wykluczyła tego zawodnika, później wszedł kolejny zawodnik z zagranicy, znów kontuzja, no i stwierdziliśmy razem z Narkun Team, że robimy po prostu zastępstwo polskie, wszedł Arek Jędraczka, który nie kalkuluje, lubi wymieniać ciosy, no i może w końcu będziemy mieli trochę dłuższą walkę. Arek Jędraczka, zawodnik, który może nie ma tego bilansu na plus, ale to jest zawodnik, który mierzył się i on z Tomkiem Narkunem już kiedyś walczył swoją no, drogą. Tak też bardzo doświadczony zawodnik, walczył też z Danielem Omielańczuciem na przykład, walczył też już na SBS-ie, dajmy kolejną szansę, no mam nadzieję, że ta walka trochę potrwa. Yy, a Tomek Narkun, cały czas obserwujemy tą sytuację, bo przecież Tomek Narkun zapowiada, że on chce ciągle wrócić na szczyt, a... Tak naprawdę ma duży potencjał, żeby tam się znaleźć z powrotem. No tak, na pewno ten potencjał U Tomka. Naprawdę ubolewam, że nasz pierwszy pomysł rywala nie doszedł do skutku, ale co się odwlecze, to nie uciecze i mam nadzieję, że na kolejnej gali uda się zrobić tą taką naprawdę mocną walkę dla Tomka. Na, pokazujesz nam, że dużo się musi zmieniać w takiej karcie Walda. Match to jest na pewno niełatwe zadanie. To cały czas siedzisz na telefonie zapewne, w sensie oczywiście kolokwialnym. Czyli trzeba cały czas dzwonić, to chyba jest tak, że przed galą to mało śpisz. No na pewno najtrudniejsza jest ta końcówka, tak dwa tygodnie przed galą, gdzie zawodnicy już są na etapie zbijania wagi, są bardziej narażeni na te kontuzje. No i nawet teraz na tej edycji chyba w ostatnie dwa tygodnie zmieniło nam się pięciu zawodników. Ale patrząc na ciebie, znamy się już troszkę, to chyba mówiąc tak młodzieżowym. Jara Cię to. No tak, zdecydowanie dziękuję też tutaj za tę szansę, że mogę robić to, co kocham i mam nadzieję po prostu, że te karty tak przysłowiowo dojeżdżają. Słuchajcie, zapraszamy w takim razie dzisiaj o godzinie 18.00 Ważenie, Amfiteatr Szczeciński, a jutro od 17.00 otwierane są bramki i o godzinie 18.00 początek gali SBS. Tak więc zapraszamy wszystkich na Ważenie i następnie na galę. Ze mną był Radek Kramarz, dziękuję Ci. Dziękuję.